wiarą i pobożnością, pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Serca na Słowo Boże. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Gdy zbliżali się do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, Jezus posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośle uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Jezus polecił. I pozwolili im. Przyprowadzili więc ośle do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze. A on wsiadł na nie, wielu zaś przeżywając tam to wydarzenie. Ruszymy, by zamierzyć jeszcze bardziej Jezusowi nasze sprawy. W czasie tej procesji dzieci będą cześć Zbawcy naszemu, Hosanna, Hosanna Synowi Bożemu. Ruszamy. Hosanna. Jest Król nasz, jest możliwy do Jerozolimy. Hołd mu składa lud pobożny, jego lud rodzinny. Hosanna, Hosanna, Synowi Boże. Nisko, ale nie słyszę was.
śpiewa. Dzieci będą przedstawiać.